Minął rok pracy Adriana Siemieńca w Jagiellonii Białystok. Przebudował zespół, odbudował go i jeszcze do tego stworzył naprawdę bardzo mocną drużynę, która nie dość, że troszkę zmieniła swój styl, to jeszcze do tego ten styl pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników. Jeżeli popatrzymy sobie na tabelę, no to na 7 kolejek przed końcem Jagiellonia jest liderem. Dlatego prześledźmy sobie, co takiego zrobił Adrian Siemieniec, żeby zrobić w Jagiellonii Białystok porządek. Adrian Siemieniec na stanowisku trenerskim zastąpił Macieja Stolarczyka, z którego no nie tylko zarząd, bo także kibice byli niezadowoleni. Co prawda pracował w klubie dosyć długo, jak na poprzednie standardy, ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie pracował od czerwca 2022 do kwietnia 2023, a jego bilans no nie jest zbyt zadowalający. 28 meczów, wygrał z nich zaledwie 7, zremisował 12 i poniósł 9 porażek. No nie było widać w zespole progresu i co najgorsze, tułał się po dole tabeli. Nie byli zadowoleni kibice, właśnie dlatego, że nie widziano żadnego rozwoju, mimo tego, iż skład był na niezłym poziomie. Poza tym miał w zespole najlepszych strzelców ligi, Imaza i Guala, i chyba tylko i wyłącznie dlatego Jagiellonia Białystok się utrzymała, no bo miała po prostu kapitalnych strzelców, którzy zresztą też to pokazują w tym sezonie, a przynajmniej w tej rundzie, no bo runda jesienna akurat w wykonaniu Guala w nowym zespole nie była zbyt korzystna, ale teraz już widać, że no w Warszawie wyrasta na lidera zespołu. W każdym razie Imaz i Gual ciągnęli zespół swoimi golami, na pewno jednak problemem była obrona i na pewno wy, kibice Jagiellonii, pamiętacie nastroje sprzed roku, gdy Jagiellonia była zamieszana w walkę o utrzymanie i tak naprawdę do samego końca trzeba było drżeć o to, czy w ogóle zostaniecie w Ekstraklasie, prawda? Tak wyglądała tabela w dniu odejścia Macieja Stolarczyka. 30 punktów i 14 miejsce, zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, w której wtedy przebywał Górnik Zabrze, a także późniejsi spadkowicze, Lechia i Miedź. Dużą bolączką dla żółto-czerwonych były na pewno mecze wyjazdowe, bo w sezonie 22-23 do tego czasu nie potrafili wygrać żadnego spotkania na nie swoim obiekcie, a i u siebie wygrane przeplatali z porażkami. Siemieniec obył więc zespół w bardzo trudnym momencie, a poza tym była to dla niego pierwsza praca jako pierwszy trener w Ekstraklasie. Ale nie był jednak w żadnym stopniu człowiekiem z przypadku. Dlaczego? Dlatego, że już wcześniej pracował m.in. z Ireneuszem Mamrotem, także w Jagiellonii Białystok. Zobaczmy sobie jego wcześniejszą karierę. Cała jego droga do zostania pierwszym trenerem Jagiellonii wydaje się być skrojona pod to idealnie. Pracował z Mamrotem jako asystent już w 2014 roku, gdy ten obejmował Chrobrego Głogów. Tam pracowali razem 3 lata, później odeszli właśnie do Jagiellonii w 2017 roku, więc już wtedy Siemieniec mógł poznać klimat w Białymstoku od podszewki. Wspólnie zdobyli wicemistrzostwo Polski i awansowali też do finału Pucharu Polski, gdzie przegrali z Lechią Gdańsk 0-1. Do momentu objęcia rezerw w Jagiellonii, czyli w 2020 roku, Siemieniec nie rozstawał się z Mamrotem na krok. Po zwolnieniu z Jagi byli jeszcze w Arce Gdynia, ŁKS-ie i znów w Jagiellonii, ale drugie podejście udane nie było. Otworzyło jednak drogę Siemieńcowi do pracy w Białymstoku, bo właśnie został trenerem rezerw żółto-czerwonych i po nieco ponad roku pracy objął pierwszy zespół po odejściu Macieja Stolarczyka. Zanim więc objął posadę pierwszego trenera w Białymstoku, pracował prawie 3 lata jako asystent pierwszego trenera, czyli on już z Ekstraklasą się starł, a poza tym także pracował ponad rok jako pierwszy trener, ale drugiego zespołu. Czy praca pierwszego trenera w takim razie nie wygląda na idealnie skrojoną pod niego? Teraz zobaczmy sobie, jak sobie poradził jeszcze w poprzednim sezonie, bo oczywiście przyjmował zespół w bardzo trudnym momencie i wiemy to, że utrzymał tę drużynę. Ale w jaki sposób? Wcale nie było to takie szybkie, łatwe i przyjemne. Zmiana dała jednak pozytywny impuls, bo w 4 pierwszych meczach Siemieńca Jaga wygrała aż 3 razy i to z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie. Lechią, Wisłą Płock i Wartą Poznań, dzięki czemu miała na koncie 39 punktów, które patrząc przez pryzmat tego, jak cały sezon się dalej potoczył, już wystarczyłyby do utrzymania. Niemniej jednak, na 2 kolejki przed końcem Jaga wciąż musiała zdobyć punkt, by na 100% być pewnym bytu na kolejny sezon. Udało się, bo zremisowała z Krakowią, więc na ostatni mecz mogli wyjść już troszkę wyluzowani. W pozostałych 8 meczach, wliczając też poprzednie wygrane, o których wspominałem, zdobyła 11 punktów, które pozwoliły na utrzymanie z zapasem 4 oczek nad Wisłą Płock. Jagiellonii się więc upiekło, ale wcale nie musiało się upiec, gdyby nie doszło właśnie do zmiany trenerskiej i objęcia posady przez Adriana Siemieńca. Ale przed nowym sezonem trzeba było zrobić coś więcej, żeby znów nie było takich dramatów i żeby białostoczan wnieść na wyższy poziom, który jeszcze niedawno prezentowali. I tu również zasługa wspaniałej współpracy z dyrektorem sportowym, czyli Łukaszem Masłowskim, który ściągnął do drużyny 6 piłkarzy.
A jak zobaczycie na nazwiska, to to są piłkarze, którzy w obecnym sezonie naprawdę stanowią o sile. Tam nie było słabych transferów, tam wszyscy się sprawdzili. I według danych z Transfermarktu, zupełnie za darmo. José Naranjo, 25 meczów, 6 goli, 2 asysty. Adrian Diegues na 27 meczów możliwych, rozegrany 25 jako podstawowy środkowy obrońca. Afimiko Pululu, 24 mecze, 8 goli, 2 asysty. Jarosław Kubicki, 20 meczów, gol i 4 asysty. Dominik Marczuk, 27 meczów, 6 goli, 10 asyst. Christopher Hansen, 19 meczów, 6 goli, 3 asysty. Więc razem, wspólnie, nowe nabytki w nowym sezonie zdobyli 27 goli i zaliczyli 21 asyst. I to tylko jak na ten moment, jak na 8 kwietnia, czyli jak na sytuację po meczu z Legią Warszawa. A pamiętajcie, że jeszcze jest 7 meczów w Ekstraklasie, bo te statystyki również są tylko i wyłącznie wzięte z Ekstraklasy. Pucharu Polski tutaj nie liczyłem, więc tego było jeszcze więcej, więc popatrzcie sobie, jak ważne są te transfery. Jagiellonia w tym sezonie zdobyła 63 gole w samej Ekstraklasie, a 27 padło właśnie po golach nowych nabytków, więc wydaje mi się, że te transfery są naprawdę kapitalne. Poza tym pożegnano się też z Michałem Pazdanem, Israelem Puerto, Tomasem Przykrilem, a także sprzedano do Legii króla strzelców ostatniego sezonu, Marka Guala. Zadanie wydawało się więc trudne, bo gdy sprzedaje się najlepszego strzelca, to albo ktoś musi go zastąpić, albo obowiązek strzelania przechodzi na większą liczbę piłkarzy. No i właśnie przeszło na większą liczbę piłkarzy, co widzieliście już po statystykach zawodników, którzy do Jagiellonii przyszli. Nowy sezon Adrian Siemieniec zaczął od razu od zmiany formacji, którą gra Jagiellonia. W poprzednim sezonie było to 3-4-2-1 czy też 3-5-2, a od nowego sezonu Siemieniec przeszedł na czwórkę obrońców w systemie 4-2-3-1 lub momentami także 4-3-3. Przede wszystkim zmiany zaczęły się od tyłu. Porównajmy sobie składy z meczu z Krakowią, gdy nie byli pewni utrzymania w sezonie 2-2-2-3 i z początkowych kolejek nowego sezonu. Zobaczcie na to zestawienie obrony. Od wahadła Bojan Nastić, Miłosz Matysik, Israel Puerto, Michał Pazdan, Tomasz Przykryl. Obecnie żaden z nich praktycznie nic nie gra w Jagiellonii, a większości z nich już nie ma. Został tylko Bojan Nastić, Puerto odszedł, Pazdan odszedł, Przykryl odszedł, Matysik też przynajmniej za pieniądze. Jagiellonia nie dość, że jeszcze zarobiła sobie na Matysiku, to jeszcze do tego zbudowała obronę od nowa i ta obrona spisuje się bardzo dobrze. W pierwszej kolejce nowego sezonu linia obrony wyglądała jeszcze tak. Nastić, Diegues, Stoinowicz i Marczuk. Saczek i Wdowik jeszcze ustawieni na skrzydle. Marczuk, jak też widzimy, na prawej obronie, Bojan Nastić też w pierwszym składzie, również na lewej obronie. Tu więc jeszcze widać, że trwało poszukiwanie odpowiednich personaliów do składu, bo oczywiście formacja już została ustalona, ale jeszcze nie do końca wiadomo było, kto będzie sprawował te wszystkie funkcje w tej formacji 4-2-3-1 i jeszcze właśnie przyszła na sam początek ta porażka z Rakowem 0-3, ale później było już tylko coraz lepiej. Bo potem przyszły dwa zwycięstwa, które kształt składu już trochę wykrystalizowały, bo od piątej kolejki mogliśmy już zobaczyć taką Jagiellonię, jaką widzimy dziś, oczywiście czasem z moimi korektami. Alomorowicz na bramce, Wdowik na lewej obronie, w środku Diegues ze Skrzypczakiem, na prawej obronie Saczek, w środku Kubicki i Romańczuk, na skrzydłach Naranjo i Marczuk, na ataku cofnięty Imas i na szpicy Pululu. I właśnie taka Jagiellonia Białystok pod wodzą Adriana Siemieńca potrafiła wyprowadzać piłkę spod własnej bramki, grać przyjemnie, mile dla oka, a jeszcze do tego zdobywać punkty. Co ich charakteryzuje, to, że nie palą się pod presją. Przeciwnik ich presuje, ale oni i tak potrafią ze swojej obrony wyprowadzać piłkę, więc to jest naprawdę ogromna zasługa trenera Adriana Siemieńca, najmłodszego trenera teraz w Ekstraklasie, więc może z najświeższym spojrzeniem, no to z pewnością, ale są też inni trenerzy, którzy no takich styli akurat nie proponowali. Siemieniec potrafił także transfery oraz zawodników, których już miał do dyspozycji, no idealnie skroić pod te formacje. I właśnie to zaprowadziło zespół Siemieńca na pozycję wicelidera do przerwy zimowej ze stratą 3 punktów do liderującego Śląska. Po tej wspomnianej znakomitej rundzie jesiennej Adrian Siemieniec doczekał się także przedłużenia kontraktu i Jagiellonia podpisała z nim umowę do końca 2026 roku, więc no widać, że swoją znakomitą pracą zapracował sobie na ten kontrakt. A na wiosnę w 8 meczach zdobyła 14 punktów i błyskawicznie odrobiła 3 punkty straty do Śląska z jesieni. W dotychczasowej tabeli za samą rundę wiosenną Śląsk jest bardzo nisko, z kolei Jagiellonia utrzymała formę, która pozwala jej wciąż na realne myślenie o mistrzostwie na 7 kolejek przed końcem. Rywale w walce o mistrzostwo jak Lech czy Pogoń jednak również punktują dobrze. A jak już wiecie, w obliczu słabych wyników Śląska Wrocław na wiosnę
Ktoś musiał zająć pozycję lidera i była to właśnie Jagiellonia Białystok. Ma przewagę 2 punktów nad Śląskiem, 4 nad Lechem, aż 7 nad Legią i Rakowem oraz 8 nad Pogonią. I jakkolwiek ten sezon by się nie skończył, to będzie można powiedzieć o gigantycznym progresie, jaki Jagiellonia zrobiła w ten rok pod wodzą Siemieńca. Nawet jeżeli nie zdobędą Mistrzostwa Polski, to i tak będzie to dla nich naprawdę świetny sezon, choć... No oczywiście sami powiedzcie, kibice Jagiellonii, pewnie jakiś zawód musi się pojawić, ponieważ apetyty zostały już rozbudzone. Też tak mi się wydaje. Natomiast mimo wszystko wciąż jest szansa, nawet jeżeli na mistrzostwo, to po prostu na europejskie puchary. I wydaje mi się, że z tego względu również kibice powinni się cieszyć, ponieważ zobaczcie co było rok temu. Walczyliście o utrzymanie, a teraz możecie w lipcu zagrać w europejskich pucharach. Czy to nie jest ogromny progres? To jak dobrą robotę wykonuje Adrian Siemieniec w Białymstoku, niech pokaże liczba dni pracy wcześniejszych trenerów w Jagiellonii Białystok, ponieważ on jest pierwszym trenerem od czasów Ireneusza Mamrota, czyli z czasów, gdy Adrian Siemieniec był asystentem, który dotrwał roku w Jagiellonii Białystok, czyli od czerwca 2018 roku, no bo wtedy mijał rok pracy Ireneusza Mamrota, więc 6 lat minęło, zanim ktoś dłużej potrafił popracować w Jagiellonii Białystok i jeszcze zrobić dobry wynik. Sami zobaczcie, 370 dni już teraz Adrian Siemieniec, wcześniej no niedawno był Maciej Stolarczyk, który prawie dobił do 300 dni, ale jak wiemy, progresu tam nie było. Mamrot nieco ponad 200, Bogdan Zając trochę ponad 200, tak samo jak Iwaj Łopetę, Ireneusz Mamrot 909 dni, Michał Probierz 1154, wcześniej również Tomasz Hajto ponad 500 dni i także Michał Probierz, jego pierwsza przygoda z Jagiellonią 1132 dni, więc no to są tacy trenerzy, którzy pracowali najdłużej w Jagiellonii Białystok, ale nikt nie pracował z taką skutecznością, ponieważ jeżeli popatrzymy na punkty na mecz, no to Adrian Siemieniec punktuje najlepiej. A na koniec zobaczmy jeszcze sobie tabelę całej Ekstraklasy, ale od czasu, gdy przyszedł Adrian Siemieniec, bo tam Jagiellonia Białystok jest naprawdę bardzo wysoko. Myślę, że jest to dobre odzwierciedlenie jego pracy, ponieważ no w tym czasie Lech zdobył 65 punktów i właśnie Pogoń i Jagiellonia po 63. Troszkę poniżej nich jest Raków i Górnik 59, Śląsk 57, Legia 56, no a potem to długo, długo nic. To tylko pokazuje, że Jagiellonia Białystok wstąpiła do czołówki klubów Ekstraklasy i to zaledwie w rok. I właśnie tak na to zapracował Adrian Siemieniec, dla którego była to pierwsza praca trenerska samodzielna w Ekstraklasie. Dzięki za dzisiaj, daj znać co uważasz o trenerze Adrianie Siemieńcu i też czy uda się Jagiellonii Białystok zdobyć Mistrzostwo Polski. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia oczywiście przy okazji kolejnych filmów.